Cześć. W tym filmie przetestujemy wytrzymałość prądową z łączki instalacyjnej Wago seria 221. Prąd nominalny takiej złączki to 32 ampery. Napięcie nominalne do 450 V. Temperatura dopuszczalna długotrwale maksymalnie 105 stopni Celsjusza. W tym filmie bardzo dokładnie przetestujemy wytrzymałość prądową, rozpoczynając test od 30 A do 100 A. Tak więc obserwuj dokładnie, co będzie się działo, jakie temperatury złączki będziemy uzyskiwać, przy jakich natężeniach prądów. Będę przeprowadzał testy 5-minutowe, aby dokładnie zobaczyć, jak będzie rozkład temperaturowy wyglądał na różnych natężeniach, które będę zmieniał co 10 A w górę, aż do degradacji złączki, czyli stopienia się obudowy. Oryginalne złączki instalacyjne marki Wago są jednymi z najbardziej popularnych na świecie. Cieszą się bardzo dobrą opinią wśród elektryków, ale bardzo często można spotkać się z różnego rodzaju teoriami, że te złączki nie wytrzymują różnych natężeń prądów. Czy tak jest, czy też tak nie jest, ten film bardzo dokładnie pokaże nam, jak to wygląda w praktyce. Nie ma tutaj żadnych manipulacji. Cały film będzie prezentował cały dokładny test, bez żadnych cięć. Zapraszam do oglądania i na końcu oczywiście podzielę się z Wami moimi wynikami.
Nasz test dobiega końca. Przy 100 amperach zakończymy testowanie złączki WAGO 221, ponieważ obudowa już jest stopiona. Połączenie nie jest przerwane, ale złączka nie wygląda już dobrze i nie nadaje się do użytkowania. Jak widać, osiągamy temperaturę 270 stopni Celsjusza, czyli niemal trzykrotnie wyższą niż maksymalna dopuszczalna temperatura długotrwała dla złączki WAGO 221. 100 amperów natężenia, przy jakim kończymy test, to jest trzykrotność maksymalnego nominalnego prądu dla złączki WAGO 221. Ten test dobitnie pokazuje, jak wysokiej jakości złączka WAGO 221 bez żadnego reklamowania, bez żadnych przesadnych uwielbień dla tych złączek. No, trzeba jasno powiedzieć, jest to bardzo dobrej jakości osprzęt instalacyjny łączeniowy. Tutaj widzimy efekt upalania już naprawdę dużym prądem złączki WAGO 221. Co ciekawe, przezroczysta obudowa uległa stopieniu, a dźwignie oraz logo WAGO wyglądają całkiem dobrze. Każdy z Was może wyciągnąć własne wnioski, ale trzeba przyznać, że złączka WAGO do 70 A, czyli ponad dwukrotności natężenia prądu, zachowywała się bardzo dobrze. No i trzeba przyznać, że jest po prostu bardzo dobra, no co tu dużo mówić. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten test Wam się spodobał. Zachęcam Was do subskrypcji, zostawienia łapkę w górę i niebawem ciekawe inne testy na kanale będą. Do zobaczenia. Cześć.